Ja chciałbym jeszcze dodać. Umowy podpisaliśmy pod koniec czerwca. Naprawdę się długo zastanawialiśmy, czy to mogę podpisać, bo rzeczywiście ten przetarg był bardzo ciężki. W Adium było tylko 40 tysięcy i naprawdę zastanawialiśmy się, żeby z tego przetargu zrezygnować. Ale miałem prośby, były prośby wielu osób i podpisaliśmy tę umowę. Także proszę traktować to bardziej jako przysługę i pomoc związkowi, bo stawka jest bardzo niska. Z pojemnikami mamy duży problem. Pomimo tego, że widzieliśmy, że te problemy będą, proszę być wyrozumiałym, bo nie było w ogóle chętnych na ten przetarg. Też proszę zwrócić uwagę. Był bardzo, bardzo mało chętnych. A następna poważna firma miała stawkę 5 razy wyższą. Także proszę wziąć to pod uwagę i naprawdę być wyrozumiałym. Bo to co się dzieje, to nie jest z naszej winy, to jest winy dostawców, z winy dostawców pojemników. I tylko w tym tkwi problem. Bo odpady odbieramy na bieżąco. W związku z tym, że mieliśmy 3 tygodnie na harmonogram, nie każdy wie, kiedy te odpady będą odebrane. I tu jest problem. No, to życie przecież o tym, że pojemniki musieli to było wiadomo od marca. Tak, ale jeszcze tam zakup pojemniki, koszt zakupu pojemników na tylko na sektor południowy to około 4 milionów. To pan wyobraża sobie, że ja to w ciemno kupił? Już się rozlało mleko i nie płaczmy i nie próbujmy tego w tej chwili wyjaśniać. Jest jak jest, my na to nie mamy wpływu. No, kwestia organizacji, kwestia działań osób odpowiedzialnych za zorganizowanie tego wszystkiego to jest zupełnie inna. Inna rzecz, pana zatrudnić nie możemy. Proszę, Czarek. Panie profesorze, to jest pan biznesmenem nastawiony na to, żeby spółka osiągała zysk. Tak. Prawda? Tak. Więc przystępując do jakiegokolwiek przetargu, szacuje pan swoje zyski, prawda? No przecież nie jest pan dobroczyńcą. Nie jest pan osobą, która będzie dopłacać do interesu. Logiczne. Więc ze zdziwieniem, przed momentem, przyjąłem i wysłuchałem pańskie słowa, kiedy zwraca się pan do nas z tym, żebyśmy pana firmę i to, że pan przystąpił do przetargu, przyjęli z, nie wiem, ale jak to określić, z jakąś wyrozumiałością. Drogi panie prezesie, to jest biznes. W biznesie są określone przepisami kodeksu spółek prawa handlowego, ustawę o zamówieniach publicznych i mnóstwo jeszcze innych rzeczy, prawa i obowiązki. W związku z tym, drogi panie prezesie, u mnie proszę nie liczyć na wyrozumiałość. To, że był pan proszony przez kogoś, i to nie wypowiedział pan nazwisk tych osób, niech pan ich nie wypowiada, po to, żeby przystąpić do tego przetargu, żeby w ogóle podpisać umowę, bo być może tym osobom by się trochę zaczął palić grunt pod nogami, bo nie podobałyby pewnym wymaganiom stawianym przez ustawę o gospodarce odpadami, to proszę teraz do nas tego nie mówić, żebyśmy byli wyrozumiani. Trzymamy się, musimy równo traktować wszystkie podmioty, które wystartowały do przetargu, jak też te podmioty, które nie wystartowały i mogły być potencjalnymi wykonawcami, ale nie wystartowały, bo takie były ani inne określone warunki. Poza tym, jako radni, stoimy na straży zarówno interesów mieszkańców, jak i też również na straży pieniądza publicznego. To są poniekąd pieniądze publiczne, za którymi my gdzieś tam w pewnym momencie oddajemy głos, że je na coś przeznaczamy. A zatem proszę nie oczekiwać, bynajmniej ode mnie, Cezarego Pierkowskiego, że będę dla pana wyrozumiały, bo pan zwraca się do nas o taką wyrozumiałość, bo ktoś pana poprosi, że pan podpisał umowę. Ale to jest pański biznes, to jest pańskie ryzyko. I pan je podjął i musi się pan liczyć z takimi, a nie innymi konsekwencjami. Moje stanowisko, proszę nie wybierać tego prywatnie, ale jest stanowiskiem osoby, która rozumie doskonale, jak się prowadzi biznes i interesy. I takie, a nie inne konsekwencje trzeba tego ponieść. Dlatego będę za głosem pani przewodniczącej, która zaczęła tę kwestię podnosić, pilnował, czy miasto, a właściwie czy nie miasto, czy przedstawiciel miasta, burmistrz Czacharowski, członek zarządu Mazurskiego między innego Związku Gospodarki Odpadami, podpisujący umowę, dopilnował warunków przestrzegania tej umowy i czy zostaną nałożone, ustalone, wyegzekwowane kary od pańskiej firmy za niedotrzymanie pewnych warunków.
bez żadnej wyrozumiałości. Za moment prywatnie możemy być wyrozumiali, ale w sprawach tych niestety nie.